dzisiejszego poranka spotkaliśmy Jasię Pawlak w stajni podczas zajmowania się własnym koniem. Co tutaj się dzieje? Znajdujemy się w stajni mobilnej, specjalnie przygotowanej na zawody. To ma być odpowiednik takiej stajni domowej na wyjeździe dla koni sportowych. Tutaj zajmujemy się ich pielęgnacją, przygotowaniem do startu. Koni tutaj spędzają cały dzień, oprócz tego, że wyjdą na zawody. Jedzą, dostają tutaj posiłki, również zapewniamy paszę objętościową w postaci siana. Niektóre stoją na trocinach, niektóre na słomie, to w zależności od tego, w jakich warunkach w domu są przechowywane. I tutaj praktycznie najwięcej czasu spędzamy, będąc na zawodach. Konie także tutaj odpoczywają, śpią, także są tutaj po prostu taki backstage mają, tak? Tak, dokładnie. Jest to ich takie miejsce odpoczynku. Tutaj sobie mogą odetchnąć. Tu jest akurat w tej stajni dach, przyjemnie, chłodno. Jest przewiewnie dosyć, więc myślę, że mają dobre warunki. Widać tutaj wielu zawodników, którzy sami zajmują się swoimi końmi, także zawody to nie tylko starty i ładne białe koszule i białe bryczesy, ale także po prostu codzienna opieka niemal całodobowa nad podopiecznymi. Dokładnie. Myślę, że każdy zawodnik dba o swoje konie tak samo jak w domu. Wiadomo, jeżeli ma się dużo koni, to potrzeba kogoś do pomocy, tak, luzaków, którzy zajmują się. No, jeździec nie jest też w stanie nad wszystkim zapanować, wszystkiego pilnować. Potrzebuje też wielu sztabu pracowników czy właśnie luzaków do pomocy. Całkiem niedaleko od tych stajni mobilnych znajduje się miasteczko Tirów. Dla osób, które może nie wiedzą, są to takie duże ciężarówki, koniowozy, w których te konie przyjeżdżają i gdzie też znajdują się pokoje, w których zawodnicy mieszkają, tak żeby mieć blisko do tych swoich ulubieńców. Tak, to jest właśnie taka specyfika tego sportu, że jeździec podróżuje razem ze swoimi końmi, ma właśnie takie koniowozy, czyli takie duże jakby ciężarówki, które są jakby odpowiednikiem kampera, jednocześnie z miejscem przewozu dla koni. I jeździ się po całym świecie, niektórzy podróżują z miejsca na miejsce i po prostu śpią tam obok stajni, gdzie są konie. Nie muszą wtedy wynajmować hoteli, są na miejscu, jest to wygodne i to jest taka specyfika tego sportu. Dziękuję bardzo za te wyjaśnienie i rozmowę. Dziękuję.